takie anegdoty przyszły, ale w rodzinie Karthausenów. W rodzinie Karthausenów. Jęta jest miniaturką. Jak przed chwileczką z Państwem Wasowskim rozmawialiśmy na temat miniatury, to slajder też miał być miniaturą. No. Przywiozłam z Gliwic. Miała 6,5 tygodnia i miała kwarantannę. Nosiłam ją w takim plecaczku z okienkiem do wyglądania. I miała wtedy chyba 7 tygodni, była w wielkości dłoni, dosłownie. Jamniki szczeniaki nie są podobne do jamnika. To niczego nie są podobne. Po prostu są, mają płaski nos i są kulki. I na targu pod Halą Mirowską, ja ten plecak nosiłam z przodu, to taka torba z okienkiem, zajrzał Menel. I taki prawdziwy Menel. Pan Menel. Kompletny Menel. Tak zajrzał i o, jamnik miniaturka. Na pewno tak, ale zdziwiona. Na chwilę poznał, ja bym nie poznał. Spojrzał na mnie, nie boi się pani, że przerośnie? Ja mówię, no boi. Jedno piwo dziennie. Proszę Państwa, to było, ja miałam przyjemność, że przez jakiś czas wychodziłam z nią na spacer. A ja po tym, że miałam dwa jamniki, to teraz z lewictwa mam dwa koty, że nie muszę z nimi wychować. Ale chciałem Państwu powiedzieć, że on się kalutuje, bo on tutaj jest taki łagodny, taki grzeczny, taki niesłychanie sympatyczny. Wzięłam go na ręce, mówię, zajrzę, zobaczę, jak się spotka z moimi kotami. Proszę Państwa, to się zrobił bulldog. On z furią miał pianę na pysku, uszy mu stanęły. Myślałam, chodźmy, żeby z rąk się wyrwie. Więc proszę również zwrócić uwagę na to, że jest to pies niebywale waleczny. Wieczór Państwu, moje historie są historiami wstrząsającymi, ponieważ ja, proszę Państwa, jestem właścicielką czterech jamników. Jednocześnie? Ja mieszkam w Komorowie pod Warszawą. I tak, właściwie mam cztery historie, to zabrało wiele czasu. Ja opowiem może o jednej z jamniczek. Ja działam na rzecz zwierząt poniewieranych. Mam dwa psy, które trafiły do mnie, że tak powiem, normalną drogą i dwa fundacyjne, czyli historia dramatyczna, jak się Państwo domyślać. Jedna z tych jamniczek trafiła do mnie, czy Pani przyjmie głuchą jamniczkę? Pies nie słyszy. Ja mówię, oczywiście, proszę bardzo, jamniczka szerstowłosa, dorosła. No i co? I zwróciłam uwagę, że ta głucha jamniczka reaguje na trzaskanie łagódki. Głucha jak pies. Ja się tak muszę przyglądać. Ja znalazłam niepokoju taki łaz i co się okazało. Ja w wielkim skrócie, bo ja bym Państwu zabrała jeszcze do tego. Ta głucha jamniczka okazała się rozbitą Niemcą. Ma na imię Hedwiga. Ja bym przerobiła na Jadwigę. Gwiazdak muchu myśliwskiego niemieckiego. Puchary. Medale. Trafiła do Polski, właśnie moja fundacja ją zabrała z grudzianki.
tak, no takim oczywistym, domowym, obiadek, to tam, to po polsku. Natomiast sprawa w zasadzie, czy tylko i wyłącznie po niemiecku. I teraz tak, z buta nie było wyjścia, bo to również się uczyło. No tak, dokładnie, do jeden synek tam, ktoś tam dukał. W każdym razie, i no wyobraźcie sobie Państwo, jak tam się bierze, come here! Good hund! I to jest tak, proszę Państwa, i okazjonalnie tak. A propos obrażania się, dzień Jaśka będzie na mnie obrażona, ponieważ to nam być w domu i znów spacerowe zbyt zalewy. No niestety, więc Jaśka będzie obrażona. Moja ostatnia sztuczka o Fryzia. Uwaga od czego Fryzia? Trzy kropki od Fredarki. Bo Fredarka urządzenie robi strasznie zagnidę. Fryśka, która ma trzy zęby, też środko włosa. W poniedziałana przed latem ludzie ją znaleźli gdzieś tam na Śląsku w lesie, to znaczy to znaleźli. Kościotrupa obciągniętego w chwilę. To moja Fryzia. Lekarze fundacyjni i ja doprowadziliśmy Fryzię do jakiego takiego stanu. Fryzia miniatura trafiła do czyjś spory, rozstawiała to towarzystwo po kątach. Co się działo, to się nie da powiedzieć. Bo jest tak. Jasia, każdy inny ma agenetę. Jasia to agenetę, to jest agenetę. Mam ciotkę psychiatrę, ona miała na oddziale Jasia. I ten Jasia, wybierz mały mój Jasi, dajcie sobie dietę. Jasia jest strasznie żałośny, tak jak jest takim wycieczki. No w każdym razie ja się wydarzył, o czym został Jasiu, jest szuwarek, ale nie wiem, co tu Państwu opowiedzieć. Jeśli kiedykolwiek zabędujecie Państwo do Komorowa, do tych małych zapraszam, bo to trzeba zobaczyć. Ja mam dwa drzewa na linach. Dlaczego? Jedno zagraża ludzkiemu życiu, bo się zawaliło, bo Jaczka podkopała. Jaczka zaryła całą moją posesję, 1500 metrów. Tak, bo szwarek zaczął ten proceder. Ja mam podwójne podmurówki. Jak mi panowie robili nowe ogrodzenie, to ja poprosiłam o podwójne, bo szwarek się podkopywał taką normalnie. Jaczka podkopała się już pod tą podwójną. W każdym razie, ogród mam zarysy, dokumenty. Ja jeszcze na nich na jakieś pieniądze zapłaciłam za projekty, za wykonanie. To było zupełnie bez sensu. Wszystko właśnie do sentymalu tego. Szuwam jeszcze a propos szwara, o którym wspominałam, kostkę mogę brać jeszcze, brukową. Także ja proszę Państwa, żyję w warunkach antysanitarnych w ogóle, ponieważ jestem na ich służbie. Mój dzień zaczyna się od wydawania posiłków. Bo ja przyjeżdżam na starówkę do pracy na wiele godzin. I to tak wygląda, że tak, że szukać ma przyjrzenia do przyjrzenia za niewątki marne. Ja też o tym wspominałam. Wobec tego drobna wołownika sparzona, pokrojona, żeby na to rządzić. Ale Jaćka i Jasiek, no to już tak konkretnie. No to może być troszeczkę prawda, niekoniecznie tak precyzyjnie. Do tego kurczaczek. Ja stołówka. Moje pewne jest stołówka. W ogóle ograniczyłam się do podstawowych sprzętów. Nie ma za na tym polega życie z wymiarnikami. Mogę bardzo żalnie, że nie wiedziałam, bo ja bym w tym momencie tam widzimy ten świadczący, bo to sobie jak tam było. Życie towarzyskie nie istnieje właściwie, jak to jest. Ja chciałam tylko powiedzieć, że bardzo istotne. Proszę Państwa, gdyby ktoś z Państwa chciał na mnie, wszystko jedno, tylko do tego, szorstwo do tego, małego, dużego, proszę do mnie, bo ja za darmo wykastrowanego czy wystarowanego w tym stanie zobaczyć, czy moich fundacji stawiam. Tych świętych ludzi, którzy się zmagają, proszę Państwa, z tym czynem nieszczęścia. Dziękuję pięknie. Muszę skończyć, bo ja tam... Jeszcze to chciałem Panią przestrzec, że indywidualnie nie tak chciałem zająć, że to nie jest to miejsce. Thank you.
wiecie państwo. Jednego z moich kotów. Zaraz to odbycie do kotu. Człowiek jest problemem, że się zdrowa. Nie mamy nikogo, kto się zdrowia, że zdrowia zapowiada się taka potrzeba, albo nas to kryje, albo są do dyspozycji, muszą się odbyć i psy to robią wymiary. Dostosowują się do potrzeb każdego właściciela. I sobie to zrobimy, bo taki cel ma się kontakt, a z tego się nie ma kontakt. Z tego ma się kontakt bardziej intensywnie na tych dziewczyn, który się wprowadzi nie będą. I to on tutaj decyduje, on jest pierwszy. To przeciąganie się pod drzwiami, jak się otwiera drzwi, to jest piesowi wyrzuty. Ja mi to nie mówię, ja mi to muszę obrazić. I tak dalej. Po to pani zaczyna to w różny sposób i znam ludzi, którzy nie byli przekonani przez pół życia do tego. A teraz to tutaj mi znajomy, który został bardzo wcześniej na to, to jest pół godziny wcześniej, to jest czasami kota, a potem staruje mu łapę na tą specjalną maścią, którą ten kot obniżuje w czyści sobie zęby. Coś niezwykłego. Natomiast jeszcze wracając do wizorzy, bo znałem, były dwa wizory. Rzeczywiście musiały być silni, bo proszę Boga, chciałbym, by ktoś, kto ćwiczył archiwa IPN-owskie, znalazł, że była jakaś krótkotrwała nawet akcja rozpracowania Waldorfa i miała kryptonim Puzo. Mało oryginalne. Ze wspomnień, ale mam wrażenie, że chyba o tym piszesz, bo piszesz o buzonach. Pierwszy buzon był z tych potężniejszych jamników. On miał taką klatkę dużo. Niestety bardzo tajna. Tak. Bardzo tajna. Niestety dogoniła go w pewnym momencie przypadłość jamnicza, z którą był szalony problem. Mianowicie kręgosłup, dysk, paraliż, prawda, i cierpiał w to. To przy Bałcińskim.